No i naszym gościem dzisiaj jest Maciej Orłoś, prezenter telewizyjny, ale też aktor, no i chyba możemy śmiało powiedzieć pisarz. Nie można powiedzieć pisarz. Raper. Raper, nie. Raper odpada, pisarz odpada. Co innego pisarz, co innego autor kilku książek. Z całym szacunkiem dla książek dla dzieci, bo jestem autorem głównie książek dla dzieci. A jednak na miano pisarza zasługuje prawdziwy pisarz, czyli ktoś, kto się poświęca pisarstwu całkowicie, a ja jednak tak nie robię. Doszły nas właśnie takie słuchy, że jest pan autorem opowiadań, które znalazły się w książce dla dzieci w podręcznikach do klasy piątej. To prawda to, czy nie? Prawda, tak. To bardzo miłe zaskoczenie dla mnie. Dwa opowiadania z książki Kuba i Mela, Dodaj to znajomych. Z całym omówieniem, ja tam figuruję jako autor naszych lektur, jest taka moja mini biografia, później są zadania do tych opowiadań, czyli analiza tekstu, co powinien bohater zrobić, jak oceniasz postępowanie bohatera, jego postawę, jeszcze inne uzupełnić, coś tam, to niesamowite. No i figuruję obok takich autorów jak, ojej, kto tam był? Julian Tuwim, Edmund Niziurski, także naprawdę poczułem się całkiem nieźle. A ma pan problem z odpowiedzią na te pytania, które są w książce? Bo tak się często zdarza, na przykład na maturze, że nie wiem, chyba bodajże Wisława Szymborska nie do końca wiedziała, jak rozwiązać maturę właśnie z jej tekstem. Pan nie ma problemu z tym, żeby w tej książce odpowiedzieć na wszystkie pytania, tak jakby to autorzy chcieli, tak jak klucz mówi? I właśnie z tym kluczem. Nie wiem, czy bym sprostał, chociaż muszę zrobić próbę, bo jeszcze nie przyłożyłem się do tego, po prostu zobaczyłem, że to jest, przejrzałem, ale jeszcze nie próbowałem rozwiązywać tych poleceń, zadań. Teleekspresowa galeria ludzi pozytywnie zakręconych. Jestem fanem tego elementu w Teleekspresie. Się zastanawiam, kto wybiera, jakie jest gremium, które wybiera właśnie te zdjęcia, które się pojawiają raz na dzień. Mówisz o galerii ludzi pozytywnie zakręconych? Znaczy, bo to nie dzieje się codziennie. Od czasu do czasu mamy bohatera naszej galerii ludzi pozytywnie zakręconych. Nie ma takiego gremium, nie ma jakiejś specjalnej komisji. Robią to telewizowie, przysyłając do nas zgłoszenia, kandydatury. Szanowni Państwo, zwróćcie uwagę, że moja ciocia kolekcjonuje obrazy, pejzaże i ma ich już 1700. Przyjedźcie, bo moim zdaniem nadaje się do Waszej galerii. Popkulturowo, co się będziemy tam bawić? Jakieś media publiczne, same kłopoty są z tym związane. Także myślę, że mam nadzieję, że no co tak nic nie mówicie, no powiedzcie coś, zdziwcie się jakoś.